Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie wspaniałemu zespołowi Belcanto w Ursusie za dziesięcioletnią posługę muzyczną, kulturalną, rozwoju. Także bardzo cieszymy się, że doczekaliśmy tej chwili, że możemy uhonorować naszych wspaniałych artystów. Wszystkiego dobrego w dalszej pracy artystycznej. Ja dzisiaj występuję w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy i chciałam przekazać w imieniu Zarządu i swoim własnym serdeczne gratulacje dla Państwa za to, że tak wspaniale śpiewacie i jesteście takim czynnikiem rozwoju naszej kultury w dzielnicy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam wiele, wiele zdrowia, bo myślę, że to jest takie najważniejsze, a również takiej inwencji twórczej, żebyście dalej podtrzymywali swoją aktywność i śpiewali dokąd tylko dusza Wam zechce, dokąd zdrowie pozwoli. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Jeszcze raz wielkie gratulacje z okazji jubileuszu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zespół tak wspaniały, którego dzisiaj tutaj widzimy, który dzisiaj widzimy na scenie. Scenie, która widziała wielu wybitnych, wspaniałych artystów. Chyba nie ma artysty, który nie wystąpiłby na tych deskach. I tu pracował Jonasz Kofta i profesor Bardini na tych deskach. Szanowni Państwo, zespół powstał w Domu Kultury Kolorowa dzięki panie Oldze Romaszko-Niewiadomskiej. Rozwijał się tam, koncertował, zabrakło miejsc. Pani kierownik Domu Kultury Kolorowa, pani Elżbieta Zdanowska-Cozac, opiekowała się zespołem, natomiast nie miała już siły, kiedy zespół musiał przyjść do placówki macierzystej, czyli do Ośrodka Kultury Ursus, ponieważ brakowało miejsc. Dzisiaj koncerty to 200, 300 i więcej osób. Koncerty bardzo częste, bo będzie koncert wspaniały, patriotyczny 13 listopada. Będzie w grudniu koncert kolęd zespołu. Natomiast cóż ja chciałbym jeszcze dodać, bardzo dziękując. Dziękuję serdecznie panu ministrowi, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo firmie ASMET. Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy i dziękujemy Państwu za to, że jesteście, bo dzięki Wam też zespół może rozwijać się, koncertować i być z nami. Elu, proszę bardzo. No cóż ja mogę dodać, proszę Państwa, ja chciałam po prostu Państwu podziękować za 10 lat wspaniałych koncertów, ale nie tylko. Chciałam podziękować za 10 lat wspaniałych prób, które podsłuchuję w każdy wtorek. I ten każdy wtorek, kiedy Państwo jesteście z nami, jest chyba najpiękniejszym dniem w tygodniu. Dom Kultury rozbrzmiewa wspaniałymi dźwiękami i to jest wspaniałe. Dziękuję serdecznie i życzę dużo zdrowia i siły do dalszego śpiewania. Dzisiaj dwóch zaszczytów. Raz, że
przed Państwem, odznaczony, wielkie wyróżnienie dla mnie, zwróciłem pamiątkę na całe życie. I teraz poprowadzę koncert, który zespół Belcanto przygotował dla Państwa. Proszę Państwa, pierwszą pozycją jest aria. Tylko jedną znam na cały świat. Pieśni czarna z Eberskiej Dziewczyny i Huzar Paula Abrahama. Wykona pan Jan Mitole, Mas Walton z Byłej Operetki Warszawskiej. Szanowni Państwo, ja bardzo wzruszyłem się. Jak pierwszy raz przeczytałem libretto tej operetki. Historia miłości. Mężczyzny ze Słonego na Sybir. Wiemy, co to znaczy. Ale tylko dwa słowa wprowadzenia. Proszę Państwa, piękna, o wybitnej piękności kobieta, Węgierka, zakochała się w rotmistrzu Huzarów. Ona też, on ją też bardzo kochał. I w momencie, kiedy na pewien bal przyszedł gość oficjalny, jakiejś wysokiej rangi urzędnik, jak zobaczył tą piękną, przepiękną kobietę, powiedział, o, ona to na pewno tak zmienia mężczyzn jak rękawiczki, zwracając się do swojej świty. Słysząc co, rotmistrz podszedł i palnął go w twarz. Za to został wysłany na Sybir. I będąc na Syberii, śpiewa tą piękną arię. Tylko jedną znam na cały świat. Tęskniąc za swoją kobietą i za krajem. Zapraszam pana Jana Mitoleja do wykonania tej pięknej arii. Pan Jan Mitolej, bas baryton.
że nie na darmo jest powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. I proszę Państwa, ten radzbisz Huzarów uciekł z Syberii. Uciekł, dostał się do stolicy Japonii, do Tokio. Proszę Państwa, a przekazano wiadomość, jak uciekł, że on zginął. Więc jak zginął, jak doszła ta wiadomość do Wiktorii, oddała swoją rękę dyplomacie amerykańskiemu. I z tym dyplomatą pojechali do Tokio. Tam poznał właśnie nasz Huzar swoją Wiktorię i namówił ją, żeby odeszła od swojego męża i żeby byli razem. I byli razem i szczęśliwi, długo żyli już jako małżeństwo. Szanowni Państwo, teraz zmieniamy klimat. Mianowicie Wolfgang Amadeusz Mozart napisał operę Don Giovanni. I to jest ciekawostka taka, że każda opera ma, każda epoka ma swoją taką specyfikę. I chcieliśmy właśnie Państwu zaprezentować taką piękny duet, który wykona pani Barbara Zegarska i pan Janusz Jastrzębski, La Zerem La Mano, to znaczy podaj mi dłoń, kochany. I może ja dalej nie będę opowiadał, Państwo sami się zorientujecie, o co chodzi, w jaki sposób podrywano wówczas kobietę. Zapraszam panią Barbarę Zegarską, sopran z Operetki Warszawskiej i pana Janusza Jastrzębskiego, bas barytona z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Zapraszam na scenę. Podaj mi dłoń, kochanie, stąd blisko.
pani Olga Romaszko-Jerenowska, absolwentka Astrachańskiego Konserwatorium Muzycznego, wykładowca przedmiotów muzyczno-teoretycznych i fortepianu, koncertmistrz w przeszłości, dyrygent chóru i orkiestry. Wielokrotnie akompaniowała wokalistom i zespołu. W Domu Kultury Kolorowa prowadzi zespół operetkowy Belcanto i chór Uniwersytetu III wieku w Ursusie. Od wielu lat uczy grać dzieci i młodzież na fortepianie i organach elektronicznych. Jedną z jej uczennic jest Julia Cichońska, lat 12. Mimo młodego wieku, lista jej osiągnięć jest spora, że wymienię tylko najważniejsze. Trzecie miejsce w kategorii soliści pół zaawansowani trzeciego konkursu pianistycznego w 2011 roku. Pierwsze miejsce w 22 edycji Mazowieckiego Konkursu i na instrumentalne wykonanie kolęd w 2012 roku. Pierwsze miejsce w kategorii fortepian 17 Warszawskiego Konkursu Muzycznego Mikrofon 2012 i drugie miejsce 4 Konkursu Pianistycznego Brillant Grand Prix w 2012 roku. Proszę Państwa, Polonez G-moll Fryderyka Chopina gra Julia Cichońska. Prosimy bardzo.